Kitowy program stacji TTV Królowe Życia zapewnił rozgłos takim osobistościom jak Sylwia Peret czy Dagmara Kaźmierska, które dzięki barwnym charakterom zyskały sympatię widzów oraz stale rosnące grono oddanych fanów. Jedną z najlepiej zapamiętanych uczestniczek jest także Adrianna Eisenbach, która mimo krótkiego pobytu przed kamerą natychmiast zrobiła ogromne wrażenie za sprawą przykuwającego wzrok wyglądu. Znakiem rozpoznawczym 50-latki są zdobiące niemalże każdy skrawek ciała tatuaże. Uczestniczka królowych życia bez wątpienia należy do grona tych celebrytów, którzy lubią zmiany i często szokują internautów nową aparycją. Ada budzi zainteresowanie nie tylko za sprawą licznych tatuaży, ale również przez wymyślne metamorfozy na głowie. Znana z zamiłowania do nietypowych fryzur, celebrytka nie zawsze mogła pochwalić się tak efektowną grzywą. Na instagramowym profilu gwiazdy pojawiły się archiwalne zdjęcia prezentujące wygląd Odi przed imponującą metamorfozą. Fotografie pochodzą sprzed 10 lat, a na twarzy celebrytki nie widać ani jednego tatuażu. Z kolei włosy wyróżniają się jedynie czerwoną barwą. Zamiast oryginalnego malowidła, zdobiącego aktualnie czoło uczestniczki Królowych Życia, widać bujną grzywkę, którą, jak sama przyznaje, kręciła na lokówce czerwone włosy na lokówce podkręcane, tatuaże na oczach i policzki, jak zawsze duże. Tak oto wyglądałam, jak jeszcze w Niemczech mieszkałam, opisywała zdjęcia.